Cześć, ja nazywam się Lesław Niemczyk i prowadzę dla Was w YouTube seminarium pod hasłem Jak osiągnąć bogactwo oraz w internecie prowadzę Akademię Finansów Osobistych pod adresem www.lesławniemczyk.pl. Dzisiaj już ostatni odcinek i na vlogu, i na blogu. Kończymy semestr letni pierwszego roku naszej działalności. Teraz już jest przed nami lipiec i sierpień, to będzie czas odpoczynku i dla Was, i dla mnie, więc te wpisy na blogu i filmy na vlogu będą mniej regularne. Do regularnych odcinków wrócimy we wrześniu i październiku. Dzisiaj trzecia część, która ma pokazać związek pomiędzy kreatywnością, pomiędzy innowacyjnością, a naszymi finansami osobistymi. Na stronie lesławniemczyk.pl znajdziecie taki wpis, który gdzieś tam od strony koncepcyjnej pokazuje, że finanse osobiste i nasza kreatywność to nie są dwie odległe dziedziny, ale to mają być jak dwa koła zębate, które się zazębiają, które ze sobą współgrają i razem powodują to, że nasza działalność może nabrać rozmachu, więc zapraszam do lektury, a na YouTube powiedziałem, że wcześniej zapowiadałem, że będzie odwołanie do życiorysu jakiegoś twórcy i chcę z Wami prześwietlić życiorys Jay-Z od strony finansów osobistych, od strony sztuki przedsiębiorczości. Zapraszam do oglądania, zapraszam do czytania. Może jeszcze jedna uwaga, dzisiaj 28 czerwca, a więc polska reprezentacja żegna się z mundialem. Już na nich polało się sporo słów krytyki. Ja czerwona czapeczka z orzełkiem, żeby pokazać cały czas solidarność z naszą drużyną. Oczywiście też wolałbym, żeby było inaczej, ale sercem cały czas jestem z naszymi. A więc dzisiaj jeszcze z namiotu ogrodowego. Strefa kibica prawie gotowa. Ale mamy rozmawiać nie o piłce nożnej, ale o przykładzie osoby, która jest twórcą, raperem, ale także sprawnym przedsiębiorcą, sprawnym biznesmenem. Ja też przyznam się osobiście, bardzo lubię niektóre kawałki Jay-Z. Najbardziej chyba ten, bo przypomina mi moją osobistą wycieczkę do Nowego Jorku, odwiedzenie Empire Building State. I rzeczywiście w Nowym Jorku jest coś wyjątkowego, w Ameryce jest coś wyjątkowego. Tam ten duch przedsiębiorczości, duch robienia interesów jest dużo bardziej wyraźny niż w Polsce. Zachęcam Was, żeby przeczytać życiorys Jay-Z, ale nie zwracać uwagi na jego akcenty muzyczne, ale na akcenty biznesowe, na akcenty przedsiębiorcze. A więc po pierwsze, zwróćcie uwagę, że Jay-Z zaczynał bardzo wcześnie, już jako nastolatek zaczął nagrywać i wydawać swoje własne płyty. Oczywiście ma w swoim życiorysie jakieś niechlubne karty, które ostatnio starał się nieco zniwelować, bo prowadzi działalność charytatywną dla ubogich dzieci z Nowego Jorku. Ale też w jego życiorysie bardzo wyraźne są pewne elementy, na które zwracam Wam uwagę w dzisiejszym moim wpisie na stronie lesławniemczyk.pl. A więc po pierwsze, nie ma ambicji być tylko twórcą. Bardzo często chce być i wydawcą, i przedsiębiorcą. Jest otwarty na wiele branż, na wiele możliwości. To, co mi się kiedyś, mnie zafascynowało w tej jego historii, to, że jak dopiero rozwijała się jego kariera muzyczna, to starał się mieć bardzo duże oszczędności. Jakie zastosowanie znajdował dla tych oszczędności? Podobno Jay-Z, jak wysyłał CD ze swoją muzyką do stacji radiowej, to do tego CD załączał skrzynkę szampana do DJ-a, który na co dzień puszcza kawałki w radio. Czyli zobaczcie, i element finansów osobistych, i element bardzo wyrafinowanego, sprytnego marketingu. Jay-Z nie tylko zajmuje się muzyką, zajmuje się filmem. Posiada markę odzieżową Rockawear. Posiada wytwórnię muzyczną Rockefeller. Czyli gdzieś tam też w twórczości Jay-Z cały czas przejawia się chyba ta fascynacja legendą Johna Davisona Rockefellera.
I może na sam koniec, parę lat temu Forbes przeprowadził bardzo ciekawy wywiad, w którym zestawił dwie wielkie osobowości Ameryki, jedną biznesową, legendę wszystkich inwestorów, Warrena Buffetta, i obok Warrena Buffetta siedział właśnie nie kto inny jak Jay-Z, który reprezentował świat muzyki, może te młodsze pokolenie przedsiębiorców. Na YouTube możecie wyszukać ten wywiad, warto go posłuchać. To jest po prostu takie jakby zderzenie dwóch wizji, czym jest sukces, czym jest bogactwo, czym jest droga do bogactwa, a przy okazji można świetnie potrenować swoje rozumienie języka angielskiego. A więc moi drodzy, tym samym kończymy pierwszy rok seminarium Jak osiągnąć bogactwo. Był semestr zimowy, był semestr letni. Za wszystkie wpadki, niedociągnięcia Was przepraszam. Mam nadzieję, że nowy semestr rozpoczniemy w nowej formule, dużo lepszej od strony marketingowej, dużo lepszej od strony techniki social media. No ale początki miałem takie, jakie nie inne. Bardzo wiele się nauczyłem. I jedno wiem po tym pierwszym roku, że chcę to robić dalej. Także gdybyście mieli sugestie, jak udoskonalać to, co robię w internecie, to piszcie, mailujcie, na Facebooku dajcie jakiś znak. No i zapewniam, że przez cały lipiec, sierpień nie będę milczał, ale gdzieś tam w nieregularnych odcinkach będę się Wam starał przypomnieć. Trzymajcie się, cześć, udanego urlopu.